programowanie czasów na wejście i wyjście dla poszczególnych systemów. Pokażę teraz, jak to zrobić w kilku ruchach. Gwiazdka, 8, menu instalatora. Przechodzimy tutaj strzałeczką w prawo. Czasy systemowe. Potwierdzamy gwiazdką. I przechodzimy tutaj strzałeczką w prawo do podsystemu, w którym chcemy zmienić czas. Więc wybierzemy tutaj sobie w tym momencie podsystem pierwszy. Potwierdzamy gwiazdką. Ustawiamy sobie czas na wejście. Powiedzmy, niech to będzie 0,30, będzie to 30 sekund, tak jak widzimy, czas na wejście to jest dla tej linii opóźnionej drugiej. Jeżeli mamy taką linię drugą opóźnioną, to możemy tutaj ten czas zmienić. Ja nie mam, więc mogę tutaj strzałeczką w prawo przesunąć sobie czas na wyjście 0,30, podobna sytuacja. Tutaj w czas stabilizacji nie musimy niczego zmieniać i w zasadzie zaprogramowaliśmy, tak jak widzimy, czasy wejść i wyjść dla strefy podsystemu pierwszego. Jeżeli chcielibyśmy tutaj zaprogramować czasy w drugiej strefie, przechodzimy do drugiej, potwierdzamy gwiazdką i podobna sytuacja. Zmieniamy sobie tutaj na wybrany przez nas czas. Czas na wejście drugie, tutaj akurat też nic nie zmienię. Czas na wyjście, a nie będzie 0,45 sekund i czas stabilizacji zostawiamy. I tak dalej, jeżeli mamy więcej stref w systemie.